Witajcie. Dzisiaj będzie o belce zrób to sam. Ale dla tych, co oczekują, że zaraz wezmę lutownicę i ją zlutuję, no to muszę was rozczarować, bo tą belkę otrzymałem od kolegi, a wykonał ją Marcin. Także jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak się lutuje takie belki, to Kuleś piękny film zrobił. Krok po kroku lutuje belkę deluxe, taką sterowalną, bo jeszcze są belki, jak ja to mówię, nie deluxe, niesterowalne, bo są zrobione wtedy na driverach, nie można ich ściemniać, a u Kulesia full wypas, także zapraszam na jego film. A ja dzisiaj wam opowiem troszeczkę o tej lampie. No zobaczcie, jakie dzieło sztuki. Zawsze chciałem zlutować taką lampę, ale jak widzę, jak to robią inni, to chyba by mi się tak pięknie nie udało. No dobra, damy zbliżenie, poopowiadam, co tu jest, jakie tu są diody i z czym to się je. Zapraszam na film. Belka z bliska prezentuje się tak. Tu jest 48 diod 1W, czyli moc belki to jest aż 48W. A jakie tu są diody? Mamy tu 6 diod Royal Blue, 10 diod Full Spectrum, 22 diody 6500 Kelvinów i 10 diod 8500 Kelvinów. I teraz największy problem, jeżeli byście sobie chcieli taką belkę zrobić samemu, to jest właśnie dobór kolorów i ile tych diod i gdzie je umieścić. Tutaj te na przykład diody Full Spectrum są tak poukładane według patentu Marcina na uprawę roślin. Ja się go pytałem, czemu tak. On mówi, że on miesza akurat tak te barwy, żeby były optymalne do wzrostu roślin, więc ja nie będę z nim dyskutował, bo na pewno zna się lepiej ode mnie. A samemu, jak będziecie robić belkę, to należy uważać, bo jak sobie przesadzicie, będziecie sobie dodawać, tu sobie dodam niebieski, tu sobie dam zielony, tu sobie dam taki, żebyście sobie tak nie zrobili pięknie, że ładnie to będzie wyglądać jak świeci, a potem wam pięknie akwarium glonami zarośnie. Także tu jest uwaga, że to należy zrobić z głową i to jest sobie najtrudniejsze, czyli dobór tych diod, jak i gdzie je umieścić, żeby było prawidłowo, ale nie dla nas, tylko dla roślin w akwarium. Dodatkowo na każdej diodzie jest zainstalowana soczewka 90 stopni celem skupienia światła w akwarium, a nie w pokoju. Belka wykonana jest na profilu 16 mm. Dodatkowo zobaczcie, przewody są zasłonięte debondem czarnym z pięknie wyciętymi otworami. No samemu bym na pewno tak ładnie tego nie zrobił. Belka jest całkowicie rozbieralna, także jak nam się jakaś dioda przepali, to nie musimy jej rozrywać, jak ją skleimy, tylko mamy tutaj śrubki z nierdzewki. Spokojnie to sobie rozkręcamy, możemy diodę wymienić, jakby była jakaś awaria. Belka posiada regulowane nóżki, także możemy sobie dopasować do swojego akwarium lub powiesić na tych na przykład śrubkach. Ta konkretna jest na wypasie. Dlaczego na wypasie? Bo jest w pełni sterowalna. Są tu oddzielne trzy kanały. Kanał niebieski, kanał biały i kanał Full Spectrum, dlatego wystają cztery przewody w sumie. Trzy to są minusy kolorów, a jeden to jest plus, dzięki temu możemy podłączyć sobie do sterownika. Obojętnie jakiego, ja to akurat mam z Mitojki. Film o nim jest na kanale, jak to sterować, także dam wam tutaj linka. Obsłudzę tego sterownika do diod. To zobaczcie, sam sobie podpisałem kolory. Marcin mi to podpisał, ale to pourywałem. Potem miałem problem. I normalny, zobaczcie, zasilacz. I nam to działa. Jeżeli byście sobie taką belkę robili sami, prostszą wersją jest zrobienie tej lampy, podłączenie diod szeregowo i do drivera. Driver sam dostosowuje napięcia, żeby te diody działały, ale no ból jest taki, że nie można tego ściemić ani tym sterować. Jak na obrazku widać, przy połączeniu równoległym jest więcej zabawy, ale możemy podłączyć jakiś sterownik, ściemniacz, możemy użyć aplikacji. No niestety, jeżeli podłączymy szeregowo, to już zostanie nam tylko przycisk on-off, ewentualnie oddzielne kanały. Można co najwyżej sobie zrobić trzy drivery, oddzielny driver na każdy kanał. No i wtedy macie sterowanie za pomocą włącz-wyłącz, a nie takie fajne z komórki, jakie lubię z fotela sobie się bawić suwakami i zmieniać kolory. Od góry wygląda tak. No zwykły, czarny profil aluminiowy. To jeszcze zanim umieścimy belkę nad akwarium, zapalimy ją tutaj na sucho, żeby wam pokazać, jak świeci.
Tada. Jak mamy apkę i mamy możliwość sterowania, to faktycznie możemy tu sobie, zobaczcie, zostawić samo białe światło. Zostawić sobie tak. Czy się tu bawić. Jeżeli zrobicie to na jednym driverze, to niestety takiej możliwości zabawy już nie będziecie mieć. A jeśli zrobicie tą wersję deluxe, jak ja to nazywam, to śmiało sobie tymi kolorami można sterować. Lampa już na akwarium, ja odbijam się w tle. No to zobaczmy, jak świeci. Wchodzę do aplikacji, włączamy lampę. Teraz świeci na 100% wszystko. Ale jakbyśmy chcieli się pobawić kolorami, proszę bardzo, możemy tu sobie dać trochę mniej tego czerwonego. O, możemy tak zimno zrobić. Super, nie? To jeszcze jak wygląda na samym akwarium od góry, wam pokażę. No sami zobaczcie. Tak się prezentuje od góry. Ona ma tutaj regulowane nóżki. Także spokojnie, gdzieś tyle, tyle to może nie, ale gdzieś tyle można wyjechać. Dopasujecie do każdego akwarium. Można te nóżki zdemontować, można lampę podwiesić. I tu jeszcze zobaczcie na same diody. Widać te soczewki o kącie 90 stopni. One biją bezpośrednio w dół, a nie po pokoju. Jak sami widzicie, lampa jest wykonana świetnie. Jakbyście chcieli sobie taką lampę kupić, bo nie czujecie się na siłach, żeby ją zlutować samemu, a chcielibyście mieć takie coś, to link do Face'a Marcina jest pod filmem. Jak również jest link do jego kanału, gdzie widać inne belki, jakie zrobił. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!